Wydawnictwo Ja ma oraz Audioteka przedstawiają Mariusz Wolny Był sobie król Poczet piastów czyta Roch Siemianowski Córkom muzom Zorce Jance i Zusce a także pamięci wspaniałych kobiet Ireny Barbary Jaskowskiej w pewnym sensie spiritus mowę z tej książki oraz Halusi Kowalskiej-Kosobudzkiej za fachowe i życzliwe uwagi. Podziękowania dla Pawła Kowalskiego za udostępnienie bogatego księgozbioru zbioru i inspirujące dyskusje. Podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Szczególna wdzięczność należy się Januszowi Skalskiemu. Za ambasadorowanie internetowej akcji pozyskiwania środków na tę edycję, patronom i sponsorom wymienionym na okładce, a także naszym niezawodnym mecenasom, Janowi Mitkowskiemu, Helenie Jaskowskiej Kowalskiej, Ewie i Waldemarowi Tomankiewiczom oraz Dariuszowi Kościelniakowi. Był sobie król, był sobie paź i była też królewna żyli wśród róż nie znali burz rzecz najzupełniej pewna ze starej kołysanki tekst Janina Porazińska melodia tradycyjna nie rości sobie ona najmniejszych pretensji do godności dzieła naukowego nie jest też podręcznikiem polska piastów to tylko Swobodne, literackie opowiadanie o tym rozdziale naszych dziejów. W takim opowiadaniu na pierwszym planie stać muszą żywi ludzie. Aktorzy konkretnych wydarzeń. Losy po imieniu nazwanego człowieka stanowią bowiem wieczny przedmiot zainteresowania literatury bez względu na to, czy ów człowiek naprawdę kiedyś istniał, czy też jest tworem wyobraźni pisarza. Problemy i zagadnienia ukazują się Przeżyciach osób. Postępować odwrotnie, to znaczy stawiać na pierwszym miejscu problem, a człowieka gdzieś w głębi? Może tylko piśmiennictwo naukowe. Ono jedno ma do tego prawo. Paweł Jasienica z posłowia do Polski Piastów. Szanowny czytelniku, nie lękaj się, ta książka nie jest podręcznikiem historii Polski. Podręcznik lubi bowiem być nudnawy i trudny, i mało kto ma ochotę czytać go do poduszki. A wszystko przez to, że w dzisiejszych czasach książki historyczne piszą bardzo mądre i śmiertelnie poważne panie i panowie historycy. Kiedyś bywało inaczej. Dawno temu o historii pisali kronikarze. Historia zawarta w kronikach pełna jest szczęku oręża i scen wzruszających, pościgów i ucieczek, czynów podłych i szlachetnych, momentów komicznych i przerażających, postaci dobrych i złych. Historia wedle dawnych kronikarzy jest tak zajmująca również dlatego, że jej autorom czasem mieszała się prawda czyli historia z fikcją czyli legendą, co współczesnym historykom poniekąd słusznie raczej się nie zdarza. Ta książka zawiera opowieści dawnych kronikarzy, również, a może przede wszystkim, i te nieprawdopodobne, odrzucone przez poważnych historyków i włożone między bajki albo zgoła nieznane. Wiele z nich przytoczono dosłownie, tak jak zostały zapisane. Opatrzono je jedynie niezbędnym objaśnieniem, zgodnym z obecnym stanem naszej wiedzy historycznej, po to, aby z połączenia legendy i prawdy wyłonił się arcyciekawy obraz tradycji narodowej. Na koniec, autor musi wyznać, że nie mógł się powstrzymać, by tu i ówdzie nie wtrącić swoich fantazji, imaginacji na ten i ów temat ale są one wyraźnie oddzielone od reszty tekstu i poważny czytelnik łatwo może je pominąć, bez szkody dla ciągłości opowiadania. Tak więc można powiedzieć, że książkę tę w równym stopniu tworzyli dawni kronikarze, cudzysłowem będziemy oznaczać ich teksty, współcześni historycy oraz życzący przyjemnej lektury autor. Księga pierwsza, Pomroka, albo Dzieje całkiem bajeczne. W księdze tej będzie mowa o najdawniejszych polskich władcach, doskonale wszystkim znanych, choć nigdy nie istniejących. Wymyślili ich dla nas, potomnych, dawni kronikarze, zwłaszcza mistrz Wincenty Kadłubek. Pod koniec wszak pojawią się imiona władców prawdziwych, ocalone z mroków niepamięci przez nieocenionego kronikarza Gallusa. Lech. Żaden naród nie pamięta swoich początków i wiedzę o tamtych, bardzo odległych czasach czerpie głównie z wykopalisk archeologicznych. Ale archeologia jest nauką młodą. Liczy sobie zaledwie 200 lat z okładem. W Polsce półtora wieku. Cóż więc mieli robić nasi przodkowie, tak samo ciekawscy, jak i my dzisiaj, w czasach, kiedy o archeologii ani się nie śniło? Wymyślali legendy. A wcale nie były to historie wyssane z palca. Dlatego słusznie się powiada, że nie. Każda legenda zawiera ziarno prawdy. Na przykład, z faktu, że sąsiadujące z nami narody, Rusinów i Czechów, mówią podobnymi językami, dawni Polacy wyciągnęli rozumny wniosek, że kiedyś wszystkie te narody musiały mieć wspólną ojczyznę, a podzieliły się dopiero później. I tak, ponad 600 lat temu powstała powszechnie dziś znana legenda o Lechu, Czechu i Rusie, czyli o początkach polskiego plemienia. Dawno, dawno temu, tak dawno, że najstarsi ludzie tego nie pamiętają, hen na wschodzie, w stepowej krainie, żył potężny lud. Który pewnego razu wyruszył w szeroki świat w poszukiwaniu nowych siedzib. Przewodzili zaś owemu ludowi, Trzej rodzeni bracia. Lech, Czech i Rus. Wędrowali i wędrowali, aż pewnego razu postanowili się rozdzielić. Imaginacja pierwsza. Stało się to nad szeroką rzeką, za którą rozciągały się lasy i bory przepaściste, pełne zwierza łownego. Łąki bujne, ziemia tłusta, a niebo niebieskie. Powitał ich jednak tłum zbrojnych mężów. Z rosłą blondynką na czele. Groźnie wymachującą mieczem i miotającą w stronę przybyszy różne obce słowa. Na szczęście niezrozumiałe. Lech w towarzystwie braci stał na wysokiej skarpie nadrzecznej i podziwiał ów wspaniały widok. Co to za rzeka? Zapytał zwiadowcy, którego wcześniej wysłał dla zasięgnięcia języka. Wistula, czyli Wisła, panie. A ci ludzie? Weneci, panie, jeszcze nas nie znają, ale chyba już nie lubią. To widać. Powiedz lepiej, kim jest owa przecudna dziewica. To ich królowa zwie się Lila Veneda. – Moją ona być musi, rzekł lech marzycielsko, podkręcając wąsa. Wydobywszy swój miecz spiżowy, już miał dać chówcom znak do ataku. Wtem niedźwiedziowaty z postury brat Rus chwycił go za ramię. – Bracie – powiedział jąkając się lekko, co mu się pierwszy raz zdarzyło – nie myślisz ch chyba poporywać się na tę dziewice o pół głowy wyższą ode mnie, a prze przecież jestem słusznego wzrostu. – A właśnie, że myślę. – to beze mnie. Wr wr wracam na wschód. Ż żegnaj, bracie. I Rus pospiesznie zawrócił na wschód, by tam założyć państwo Ruś. Po odejściu Rusa Lech już miał dać znak do ataku, gdy wtem przypadł doń Czech, dziwnie blady i drżący. – Co ci jest? – zatroszczył się Lech. E wybąkał Czech – nie chcąc przyćmiewać cię moim powszechnie znanym męstwem i odbierać ci zwycięskich Wawrzynów, łaskawie postanowiłem wycofać się razem z mym ludem. I jak powiedział, tak zrobił. Nie powstrzymały go nawet góry. Przekroczył je zatem, dając początek bratniemu plemieniu Czechów. Lech zaś. Tymczasem zawołał gromko do swej wiernej drużyny w języku staro-pogańsko-słowiańskim: Wojowie, trzydzieści przyszłych wieków, patrzy na was! W nich! Do siebie zaś mruknął. Kości zostały rzucone. Co na dzisiejszą polszczyznę tłumaczy się tak: umrzem lub zwyciężym. Po czym pchnął wojów przez wisłę i stanąwszy na ich czele. Odniósł świetne zwycięstwo nad Wenetami. Potem, z lubą lilą Wenedą u boku, rozpoczął triumfalny marsz przez tę krainę, mlekiem i miodem płynącą. Na wszędzie witano go chlebem i solą. Zaś dziatwa ochoczo rzucała polne kwiecie dzielnej drużynie. Istnieje nieskończenie wiele wariantów tej legendy, wcale nie najstarszej z polskich legend. Bo powstałej dopiero pod koniec XIII wieku i odnotowanej w kronice wielkopolskiej, ale większość z nich wywodzi się z pięknego zapisu czcigodnego kronikarza Jana Długosza, który żył i tworzył ponad 500 lat temu. Oddajmy mu zatem głos. Po niejakim więc czasie Lech, wódz Lechitów, Mąż pełen mądrości, przemyślności, nieskazitelności życia i uczynności, łatwo zostawszy księciem swego pokolenia i swego plemienia, za nowym krajem rozglądając się i krążąc, bardzo często z najbliższymi swoimi, roztrząsał i zastanawiał się, jakie miejsce byłoby odpowiednie dla zamieszkania i dla ustanowić się mającej siedziby księstwa. Znalazł równinne płaszczyzny, odznaczające się urodzajnością gleby i łagodnością klimatu, w których dookoła spotyka się liczne jeziora, samoistnie powstałe, z których jak z rodzicielskiego łona wypływają nieustające rzeki, obfite w zdrowe ryby. Tu rozbił swe obozowisko. I tak, z postanowienia samego księcia Lecha, jako też wszystkich starszych wiekiem, którzy pozostawali pod jego wodzą, miejsce to przeznaczone zostało i wybrane na pierwszą siedzibę królestwa stolicę i miasto. Lech zaś obmyślił i nadał mu od tego wydarzenia imię Lechickie, czyli polskie gniezno co znaczy gniazdo. Na tę intencję ofiarował wiele zarżniętych sztuk bydła. Zboże także zasiano na nowej dziewiczej glebie. Po założeniu więc nowego miasta i po zaludnieniu go przez ważniejsze rodziny, wzniesiono nadto zamek dla księcia swego, aby w ten sposób jego władza była czczona z tym większym szacunkiem. W którym zaś roku od pomieszania języków wspomniany lech wyszedł, oraz w którym roku lub w jakim czasie zaczął jako pierwszy zaludniać ziemie polskie, niewiele znajdziesz u pisarzy. Dzisiaj, oprócz tego, że wiemy, iż Lech nazwał swą siedzibę od gniazda białych orłów, uwitego pośród Dąbrowy, posiadamy również nieco więcej prawdziwych wiadomości o naszych praszczurach niż mieli dawni kronikarze. Aby legenda Olechu zawierała przysłowiowe ziarno prawdy, należałoby ją osadzić w zamierzchłej epoce, przed trzema tysiącami lat. Wszelako z zastrzeżeniem, że niektórzy badacze przybycie Słowian na nasze ziemię przenoszą w znacznie późniejsze czasy, wędrówki ludów po upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli mniej więcej 1500 lat temu. Wtedy to. Znaczy, nikt nie wie kiedy, żyjący hen na wschodzie, w stepach nad liczny lud prasłowian wyruszył na zachód, by w końcu dotrzeć na ziemię między Wisłą i Odrą. Przybysze wymieszali się z tubylczymi Wenetami i stali się Słowianami, czyli Wenedami, jak zwali ich obcy. Słowianie dość wcześnie podzielili się na zachodnich Sklawinów, potomków legendarnego Lecha oraz Czecha, i wschodnich Antów, potomków Rusa. Skąd jednak imię praszczura Polaków? Lech. Otóż do dziś na wschodzie nazywają nas Lachami, zaś nasz kraj Lechistanem i dawni kronikarze też o tym wiedzieli. Jak powstał Poznań. Stare podanie wielkopolskie powiada, że niedługo po założeniu gniezna wybrał się Lech do puszczy na łowy. Już miał wypuścić strzałę ze swego cisowego łuku w stronę poruszających się gałęzi, gdy powstrzymał się w ostatnim momencie. I całe szczęście, bo w tejże chwili z chaszczy wypadli Czech! i Rus, którzy przybyli w odwiedziny i chcieli bratu zrobić niespodziankę. Ucieszył się Lech z wizyty braci, ale jeszcze bardziej z tego, że w porę ich poznał i nie skalał rąk bratobójstwem. Ugościł więc Czecha i Rusa po starosłowiańsku, czym chata bogata, po czym na pamiątkę tego szczęsnego wydarzenia założył w obym miejscu gród Poznań. Ale ponieważ nazwa Poznań, znaczy należący do Poznana, to najprawdopodobniej założycielem grodu był niejaki Poznan. O następcach Lecha. Lech żył długo i szczęśliwie, lecz niewiecznie, niestety, a gdy umarł, to zdaniem Jana Długosza, jego wybitnego biografa. Nie zdarzyła się żadna niezgoda ani rozbicie, ponieważ zawsze najstarszy syn, wyznaczony jeszcze za życia ojca, jego i za wspólną wszystkich wolą, wstępował po zmarłym na tron. Ten porządek trwale i uczciwie był przestrzegany i praktykowany, dopóki nie wygasło całe od księcia Lecha w prostej linii pochodzące potomstwo po długotrwałym dziedzictwie w ciągu wieków. Jednakże czyny Lecha i jego potomków, te świetne, godne pamięci, tudzież występki i zbrodnie jak celnie pisze długoż, na koniec tego wywodu to wszystko popadło w wieczną niepamięć z powodu obległości czasu. I braku zabytków pisanych, ponieważ wtedy nie było w Polsce pisarzy, ani nie znano pisma. Dwunastu wojewodów. O niesławnych rządach dwunastu naczelników. Ostatni potomkowie lecha popełnili chyba więcej nieprawości niż czynów szlachetnych. Bo gdy zmarł ostatni z nich, wówczas wojewodowie. I starszyzna na wiecu, czyli zgromadzeniu wyborczym pod gnieznem, znieśli władzę monarszą, a rządy krajem powierzyli dwunastu dostojnikom, odznaczającym się prawością charakteru i bystrością umysłu, a przy tym szlachetnie urodzonym i odpowiednio bogatym, co wydaje się zadaniem prawie niewykonalnym i musiało zająć sporo czasu. Jednak ledwo Lechici przestali czuć nad sobą silną władzę książęcą, zbuntowali się przeciw wojewodom, których przecież niedawno sami wybrali do rządzenia. A znów dwunastu zacnych mężów od razu powadziło się między sobą, aby wyjaśnić, który ważniejszy, bo choć niby byli sobie równi, każdy jednak uważał się za równiejszego od innych. Więcej też dbali o utrzymanie się na swych stołkach wojewodzińskich, niżli o dobro ludu i kraju. Co mogło dziwić tylko w tamtych legendarnych czasach. I stało się, że lud lechitów podzielił się na wiele mniejszych plemion. Każde poszło w swoją stronę i oddzieliło się od pozostałych. A to puszczami ogromnymi. A to rzekami szerokimi. Tyle legenda opowiedziana przez Jana Długosza, w której, jak zwykle, znajdziemy ziarnko prawdy. Oczywiście dwunastu naczelników nie istniało nigdy, ale prawdą jest, że w pewnym okresie Słowianie zamieszkujący nasze ziemie rozproszyli się na wiele małych plemion, które dopiero sto lub 200 lat później, może w ósmym albo w dziewiątym wieku z obawy przed wrogami zaczęły się łączyć. Albo co prawdopodobniejsze, silniejsi podporządkowywali sobie słabszych. Spośród około tuzina plemion zajmujących dawniej tereny obecnej Polski, dwa były najpotężniejsze: Wiślanie i Polanie. Polanie. Byli tymi potomkami legendarnego Lecha, którzy, siedząc od prawieków wokół gniezna i Poznania, tak wycięli okoliczną puszczę, że więcej mieli pól uprawnych niż lasów. Stąd też poszło ich miano, a od niego nazwa całej Lechi, Polska. Krak i Wanda. Autor pierwszej polskiej kroniki, piszący przed 900 laty Gal Anonim, jako pierwszych naszych władców wspomina panujących w gnieźnie, gdzieś w połowie IX wieku, Popiela oraz Piasta, o których będzie niedługo mowa. Kilkadziesiąt lat po Galu, na życzenie księcia Kazimierza Sprawiedliwego, rozpoczął pisanie swojej kroniki Wincenty Kadłubek, Późniejszy biskup Krakowski, poczciwy ksiądz, uważał, że Polakom należy się historia o wiele starsza oraz władca związany z Krakowem, a nie z gnieznem, które w czasach mistrza Wincentego już dawno przestało być stolicą Polski. Na rzecz Krakowa, właśnie. I dlatego kadłubek wymyślił postać Kraka. I jego to żyjącego rzekomo grubo przed narodzeniem Pana Jezusa uczynił praszczurem Polaków. Zaś jego następcom, Leszkom, kazał wojować, a już to z Aleksandrem Wielkim, już to z Juliuszem Cezarem. No oczywiście, nasi Leszkowie bili tych sławnych starożytnych wodzów na głowę. Fantazja poniosła mistrza Wincentego. Tak bardzo, że kolejny wielki kronikarz, Jan Długosz, uznał za stosowne zrobić porządek w tym całym bałaganie. Wywiązał się z tego trudnego zadania znakomicie. Do gniezna przypisał lecha, wymyślonych przez kadłubka, leszków oraz odnotowanych przez Galla, popiela i piasta. Zaś Krakowowi zostawił jego mitycznego założyciela Kraka. Tylko kazał mu żyć nie przed naszą erą, a gdzieś w dziewiątym wieku współcześnie z popielem. O roztropnym księciu kraku. Dawno, dawno temu, kiedy to Lechici po niesławnych rządach dwunastu naczelników podzielili się na wiele plemion, jedno z nich, żyjące nad Górną Wisłą, postanowiło wybrać sobie władcę. Po długich debatach, wybór padł na roztropnego męża o imieniu Krak, i jego to ogłoszono księciem. Skromny wybraniec nie chciał przyjąć ofiarowanej mu godności, podejrzewając swych wyborców o chorobę umysłową. Ale, jak podaje Jan Długosz, w końcu jednak, gdy rozwiano jego wątpliwości, a opór nie mógł się ostać przed prośbami, Objął władzę nad Polakami i odtąd zaczął rządzić tak umiarkowanie i roztropnie, że Polacy czcili go jak ojca. Nie doświadczał ich bowiem na sposób tyrański i dumny, jak poprzedni książęta, lecz rządził, mając na uwadze spokój i korzyść poddanych. A naród dziki i surowy, pozyskując sobie bardziej łaskawością niż siłą władzy. Także na równi cieszył się uznaniem ludu, jak i szlachty. To on, unicestwiwszy szczęśliwie za pomocą wojen lub układów, wrogie, sąsiedzkie zakusy, po zabezpieczeniu pokoju, zwrócił całą swoją uwagę na sprawy wewnętrznego urządzenia państwa. Wpierw, przeto, na wyniosłym wzgórzu, które przez mieszkańców zwane było Wawelem, a które oblewa swymi falami Wisła, zbudował zamek królewski. Następnie, dla większej jego warowności, wspaniałości i ozdoby, założył nieopodal zamku miasto nad tą samą rozlewającą się rzeką Wisłą, któremu nadał swe imię i nazwał je Krakowem. Niestety, świetne to panowanie zostało brutalnie zakłócone, gdy. Ale lepiej o tych strasznych wydarzeniach opowie sam ich twórca, mistrz Wincenty. O smoku wawelskim. Intrus, nękający kraka i naszych przodków, był jednym z ostatnich smoków i nazywał się Holophagus. Czyli całożerca. Bo paszczy miał tak wielką, że połknięcie w całości człowieka lub wołu nie sprawiało mu najmniejszej trudności. Tak przynajmniej twierdzi kadłubek. Był bowiem w załomach pewnej skały okrutnie srogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą. Żarłoczności jego każdego tygodnia, według wyliczenia dni, należała się określona liczba bydła. Jeśli by go mieszkańcy nie dostarczyli, niby jakichś ofiar, to byliby przez potwora pokarani utratą tyluż głów ludzkich. Niedola ludu bardzo leżała na sercu Krakowi. Jednak jako wybitny polityk nie miał sumienia narażać swej bezcennej dla ogółu osoby przeto wezwał do siebie swoich dwóch synów i tak przemówił do nich Dobro obywateli obronione i zachowane do wiecznych wchodzi triumfów nie należy bowiem dbać o własne ocalenie ilekroć zachodzi wspólne niebezpieczeństwo Wam przeto, Wam, naszym ulubieńcom, których tak jednego jak i drugiego wychowaliśmy według naszych umiejętności, Wam przystoi wystąpić do walki z nim, ale nie wystawiać się zbytnio, jako że jesteście połową naszego życia, którym należy się następstwo w tym królestwie. Na to, synowie, z zapałem. Zaiste, można by nas uważać za zatrutych pasierbową nienawiścią, gdyby się nam pożałował tak chlubnego zadania. Do ciebie należy władza rozkazywania. Do nas konieczność posłuchu. Za czym bracia, starszy ponoć też Krakus, zaś młodszy lech, bardzo zmyślni młodzieńcy wymyślili podstęp dla zgładzenia holofaga. W miejsce żywych zwierząt, podrzucili bestii skóry bydlęce, wypchane siarką i smołą. I, skoro połknął je z wielką łapczywością całożerca, zadusił się od buchających wewnątrz płomieni. Zaś niegodziwy młodszy brat Lech postanowił przy okazji rozstrzygnąć sprawę następstwa tronu, którą Ojciec nieopatrznie poruszył, wysyłając synów w bój, i zamordował starszego krakusa winą, obarczając smoka. Tak opowiedział tę straszną historię mistrz Vincenty. Jednak później pisarze stworzyli co najmniej kilka innych jej wariantów: Imaginacja druga. Założywszy gród kraków, siedział sobie razu pewnego krak przed kominkiem w świetlicy wawelskiego dworzyszcza, zażywając zasłużonego odpoczynku, gdy wtem zamek zadrżał w posadach i rozległ się okropny ryk, dobiegający gdzieś z wnętrza skały. Podskoczył krak na tronie, aż złota korona spadła mu na nos. Kurczę, blade! Zawołał gniewnie: A co to za licho? Przecież pod naszą szerokością geograficzną nie zdarzają się trzęsienia ziemi. Po czym posłał po uczonego żercę, czyli pogańskiego kapłana, by naukowo objaśnił niepokojące zjawisko. Żercałów ów przemieszkiwał u podnóża wawelskiego wzgórza w drewnianej gontynie czyli chramie, pogańskiej świątyni poświęconej Boszkowi światowidowi. O czterech obliczach, którego posąg stał przed świątynią i dziś też stoi w tym samym miejscu. Głównym zajęciem żercy było pilnowanie, by gołębie i inne ptactwo nie profanowało zabytku, ubocznie zaś prowadził działalność naukowo-badawczą. Na przykład wróżył z wnętrzności zwierząt ofiarnych. Przybywszy na wezwanie do zamku, przyłożył ucho do skały, chwilę nasłuchiwał, po czym poskrobał się w głowę, pogładził brodę, upił piwa z dzbana, resztkę piany zdmuchnął na ławę, rozmazał pianę po blacie i, wpatrując się w powstałe esy-floresy, rzekł: Nie ma wątpliwości, smok. Smok w dziewiątym wieku. Zaśmiał się szyderczo krak, który miał materialistyczny stosunek do rzeczywistości. Co ty pleciesz, kapłanie, skoro każde dziecko wie, że smoki wyginęły dobre sto milionów lat temu? Nie sto, tylko siedemdziesiąt, uściślił żerca. Nieważne, grunt, że w kredzie, a ta skała jest właśnie kredowa. W kredzie owszem, ale skała jest jurajska, poprawił żerca księcia. Kredowa, Jurajska, Kredowa, Jurajska. Niech ci będzie, ustąpił Krak, słusznie czyniąc, gdyż każde dziecko wie, że od Wawelu po jasną górę rozciąga się słynna Jura Krakowsko-Częstochowska. Ale to nie tłumaczy skąd on się tu wziął. Z jaja, oczywiście, wyjaśnił naukowiec. Toż to będzie sensacja na skalę światową. Mam myśl. Zapalił się krak. Załóżmy Park Jurajski. To ci dopiero atrakcja turystyczna. Zbijemy na tym fortunę. Ale żerca ostudził zapał księcia. Co prawda, smoki na co dzień jadają bydło i barany, ale do świątecznych posiłków należy im dodawać dziewice. Obawiam się, że na pierwszy ogień pójdzie królewna Wandeczka, jako najdorodniejsza i najpożywniejsza ze wszystkich dziewic. W kraku zawrzała krew rodzica. Po moim trupie ubije gada, zawołał, porwał miecz ze ściany i podążył do wejścia do smoczej jamy, tam gdzie dziś zaczyna się zwiedzanie. Im bardziej się przybliżał do celu, tym wolniej szedł, aż stanął całkiem i ją dumać politycznie. Córka córką, ale mam przecież zobowiązania wobec całego ludu. No cóż, poczną sieroty beze mnie? Gdzie znajdą drugiego, tak dobrego, szlachetnego, mądrego i walecznego władcę? Nie, jako głowa państwa nie mogę się kierować prywatą. Muszę myśleć o dobru kraju. Po czym wrócił do świetlicy, odpasał miecz i wysłał do grodu Herolda z następującym orędziem. Kto wymyśli sposób na smoka, ten dostanie pół królestwa i rękę królewny na dokładkę. I usiadłszy wygodnie przed kominkiem, ją czekać na odzew. Najpopularniejsze z późniejszych wersji tej legendy zasługę zabicia smoka przypisują bądź samemu księciu Krakowi, bądź sprytnemu szewczykowi o imieniu Skuba, rzekomemu przodkowi rodu awdańców. Jakby nie było, wkrótce potem umarł potężny książę Krak, zwany także Krakusem, a wdzięczny lud usypał na jego mogile opodal grodu wielki kurhan, stojący do dziś i znany jako kopiec krakusa. Ziemię na kopiec podobno noszono w rękawach, a po pracy wszyscy zasiedli do wielkiej stypy. Pogańskim obyczajem. Do dziś w trzecim dniu Wielkanocy u podnóża kopca przy kościele św. Benedykta odbywa się huczny odpust zwany rękawką, połączony z zabawą ludową. Dawniej zaś zamożni Krakowianie zrzucali z kopca jabłka, gotowane jajka, pierniki i drobne monety, które łapali biedni chłopcy, turlając się przy tym pozboczu ku ogólnej uciesze. O królewnie Wandzie, co nie chciała Niemca. Niedługo radował się podły lech książęcą koroną, gdyż jego zbrodnia rychło się wydała i lud go przepędził precz. W ten sposób, na stolcu książęcym zasiadła jedyna córka kraka, Wanda, której imię oznacza wędkę na zalotników, gdyż tak była pełna niewieściego czaru, że na ów powab niczym ryby na haczyk łapali się młodzieńcy krajowi i zagraniczni. Zapłonął do niej uczuciem niemiecki książę Rytygier i zapragnął pojąć ją za żonę. I niejako przy okazji zagarnąć całe jej państwo. Przodem wysłał dziewosłębów. Po czym pośpieszył za nimi z mnogim wojskiem, na wypadek, gdyby Wanda ośmieliła się odrzucić jego zaloty. Wanda zaś ośmieliła się i tak odparła wysłannikom Rytygiera, jeśli wierzyć Długoszowi: Odpowiedzcie waszemu księciu, że nienawistne jest mi jego i jakiekolwiek inne małżeństwo. I że bardziej mi przystoi zwać się panią niż małżonką panującego. Wojnę mi wypowiedział, niechże wojnę gotuje! I zebrawszy wojsko, ruszyła naprzeciw zastępom Rytygiera. Kiedy ją ujrzeli, Niemcy, uroda księżniczki uczyniła na nich tak wielkie wrażenie, że ani im w głowie była walka. Rozczarowany postawą własnego rycerstwa i zawiedziony w swych planach matrymonialnych, rzucił się Rytygier na miecz. A nim skonał, przeklął, jeśli wierzyć wincentemu kadłubkowi, a należy, bo to on rzecz całą wymyślił, swoich rycerzy. Takimi oto słowy. Abyście tak wy, jak i wasi następcy, w nieprzerwanym trwaniu starzyli się pod niewieścimi rządami. Niestety, tak wielki i bezkrwawy. Nie licząc rytygiera, triumf przyszło okupić bardzo drogo. Pogańscy bogowie zażądali wielkich ofiar, i Wanda dała im dar najcenniejszy: własne życie. Rzuciła się nieszczęsna do Wisły i utonęła. Tylko jej dziewiczy wianek wynurzył się i popłynął z prądem. Stało się to w samą Kupałę, czyli kupalnockę, czyli letnie przesilenie słoneczne, kiedy to cały lud słowiański obchodził wielkie uroczystości ku czci Słońca. Wówczas kąpano się po raz pierwszy w roku. Po czym kawalerowie skakali przez ogień i zalecali się do panien. Do dziś pod Krakowem, w noc świętojańską, dziewczęta rzucają do wisły wianki na pamiątkę królewny Wandy. Imieniny 23 czerwca. Jeśli wianek płynie prosto, a umieszczona w nim świeca płonie jasno, dziewczynę czeka rychłe za mąż pójście. Zaś Wandę, wierny lud uhonorował tak jak ojca, usypaniem wielkiego kopca pod Krakowem w miejscu zwanym mogiła. Dziś na terenie nowej Uty o potędze państwa Wiślan. Jeżeli legendy wymyślone przez mistrza Wincentego przenieść na początek IX wieku, to zawarte w nich ziarno prawdy okaże się całkiem spore. Po pierwsze, Krak. Jest niewątpliwym faktem, iż Kraków, jako nazwa dzierżawcza, pochodzi od imienia swego założyciela – a nie od chmary kruków, które rzekomo miały się zlecieć do smoczej padliny. Zatem jest wielce prawdopodobne, że istniał potężny książę Krak, naprawdę. To on mógłby być tym władcą, który plemię Wiślan doprowadził do takiej potęgi, że podbiło ono prawie całą dzisiejszą południową Polskę. O państwie Wiślan. Słyszał nawet król Alfred Wielki w dalekiej Anglii. Być może to właśnie na Kraka skarżyli się działający wśród Morawian krewniaków Czechów wielcy apostołowie Słowian, święci Cyryl i Metody, że książę bardzo potężny, siedząc w Wiślech, urągał chrześcijanom i szkody im wyrządzał. Wtedy święty Metody kazał mu rzec tak. Dobrze by było, synu, abyś się dał ochrzcić dobrowolnie na swojej ziemi, bo inaczej będziesz w niewolę wzięty i zmuszony przyjąć chrzest na ziemi cudzej. Wspomnisz moje słowo. I tak się stało. Musieli Wiślanie po śmierci Kraka mocno osłabnąć, bo najpierw podbili ich wspomniani Morawianie, a następnie Czesi. Ale za to Wiślanie jako pierwsi z Polaków przyjęli chrzest. Zaś na Wawelu stanął bodaj pierwszy w Polsce murowany okrągły czyli rotunda kościółek Najświętszej Marii Panny. Później pod wezwaniem świętych Feliksa i Adaukta. Wypada także dodać, że za sprawą Morawian oraz świętych Cyryla i Metodego, przynajmniej w południowej Polsce udało się zaszczepić inną od katolickiej odmianę chrześcijaństwa, nazwaną potem prawosławną, a obrządek słowiańskim, zaczerpniętą z Konstantynopola, nie z Rzymu. Wiara ta, przyjęta później przez Rusinów, była w Polsce popularna przez dobrych kilka wieków. Święta królowa Jadwiga. Jeszcze pod koniec XIV wieku, ufundowała na podkrakowskim kleparzu słowiański klasztor świętego Benedykta. Niektórzy historycy uważają, że ostatnim następcą Kraka na książęcym tronie był książę Dobromir. Chcąc się uwolnić od Czechów, sprzymierzył się on z władcą Polan Mieszkiem i wydał za jego syna Bolka swą córkę Emnildę. A czy mógł naprawdę istnieć smok? Ktoś zapyta. Czemu nie? Przy wejściu do katedry wawelskiej można oglądać kości prehistorycznych zwierząt, odkopane na Wawelu. A już z całą pewnością smoki żyły w wyobraźni ludzi ówczesnych. Zaś do obowiązków rycerzy należało uganianie się za nimi. Żyjącemu w IV wieku rycerzowi rzymskiemu, niejakiemu Jerzemu, podobno nawet udało się ubić taką bestię, za co ogłoszono go świętym i patronem rycerzy. Mógł Jerzy, mógł i skubany Skuba. Za to z całą pewnością istnieje i to udostępniona do zwiedzania Smocza Jama, zamieszkiwana jeszcze w XVI wieku. Oczywiście jej lokatorami, płacącymi normalny czynsz do królewskiego skarbca, byli zwykli ludzie. A przed wejściem do jamy znajdowała się karczma, w której działy się takie rzeczy, że bladły przy nich smocze wybryki. Dziś natomiast stoi w tym miejscu smok pomnik. Piękna rzeźba pana Bronisława Chromego i zieje ogniem. Jak na smoka przystało. Leszek I. Przemyślność Nagrodzona. Mniej więcej w tym samym czasie co wiślanie, w okolicach gniezna do wielkiego znaczenia doszli polanie. Ale nie od razu, gdyż i u nich, po rządach dwunastu naczelników, zapanował zamęt. A wrogowie bezkarnie pustoszyli granice. Pewnego razu kraj został napadnięty przez tak potężnego wroga, że potomkowie Lecha wydawali się zgubieni. Wszyscy zwątpili w ocalenie. Wszyscy z wyjątkiem dzielnego Kowala Złotnika. Przebiegły ten mąż poradził współziomkom poustawiać na szczycie pewnego wzgórza drewniane manekiny zbrojnych wojów. Po czym wyzłocił je i wysrebrzył, żeby błyszczały w słońcu. Wróg dał się oszukać i wysłał przodem silny oddział zwiadowców. Ale sprytny kowal złotnik zdołał już spalić swe dzieła, więc nieprzyjaciel był kompletnie zaskoczony i oszołomiony, gdy zająwszy wierzchołek wzgórza, nie zastał tam nikogo. Dowódca nieprzyjaciół myślał, że lechici umknęli pod osłoną dymu. Lecz srodze się zawiódł gdyż zaczajeni w krzakach Polanie uderzyli na zdezorientowanych napastników i wybili ich do nogi. Potem przebrani w ich zbroje wymaszerowali do głównego obozu nieprzyjaciół i jak piorun spadli na niespodziewających się niczego wrogów. Sam wraży wódz bił swoich, nie mogąc ich odróżnić od przebranych Polan. Zwycięstwo Polan było całkowite. Dlatego u wynalazca tak zbawiennego podstępu został ustanowiony naczelnikiem w ojczyźnie, którą uratował, a wkrótce potem, wsparty zasługami cnót, odznaczony został wysoką godnością królewską. Dano mu imię Lestek. To jest przebiegły, ponieważ więcej nieprzyjaciół zniszczył przebiegłością niż siłą. Leszek II. Gonitwa o koronę. Leszek pierwszy rządził mądrze i sprawiedliwie, lecz umarł bezpotomnie i znów przyszło polanom wybierać sobie władcę. Po długich naradach znaleziono wreszcie sposób rozstrzygnięcia sprawy. Rozległa winnica, mówią, niszczeje pod brudnymi kopytami rozhukanych koni. Winnicą jest królestwo. Konie rozkiełznane to wasza pycha, na której jest tyle plam, ile sprzecznych uroszczeń. Wybierzmy więc pole gonitwy, postawmy u celu słup, a czyj koń rokaty pierwszy ze wszystkich dobiegnie do celu, tego trzeba uznać królem. Wyścig miał się rozegrać na rozległym błoniu między Gnieznem a Poznaniem, pośrodku którego stanął rzeczony słup. W noc poprzedzającą gonitwę pewien nieuczciwy zawodnik powbijał na całej trasie ostre żelazne kolce, zaznaczając wąziutką ścieżkę tylko dla siebie. Ale miał pecha, sprytny oszust, bo tej samej nocy dwóch ubogich, acz ambitnych zawodników postanowiło potrenować przed zawodami. Już po kilku krokach, pokaleczywszy sobie stopy, odkryli cudzy podstęp. Lecz, zamiast powiadomić innych o próbie oszustwa, wysypali gwoździami również ścieżynę zostawioną przez pierwszego szachraja. Wyścigowi towarzyszyły niezwykłe emocje. Ponieważ zaraz po starcie oszalałe z bólu konie, którym kolce powbijały się w kopyta, pozrzucały większość jeźdźców, wśród nich także sprawcę całego zamieszania. Tylko dwóch młodzieńców, którzy wcześniej odkryli podstęp, kontynuowało bieg. Jeden ku ogólnej wesołości wybrał okrężną drogę, dzięki czemu ominął kolce, ale za to został znacznie wyprzedzony przez drugiego spryciarza. Który podążał prosto jak strzelił do słupa, gdyż tak podkłuł swego wierzchowca, że kolce się go nie imały. Był pierwszy, lecz przypłacił to życiem, ponieważ na niego padło podejrzenie o rozsypanie kolców na trasie i rozwścieczone zgromadzenie pocięło nieszczęśnika na sztuki. Księciem zaś okrzyknięto pierwszego młodzieńca. Tego, który wybrał drogę okrężną. Po koronacji nowy władca przybrał imię Leszka II, bardzo stosowne, dla najprzebieglejszego ze wszystkich chytrusów. Leszek II, oprócz cwaniactwa, oznaczał się ogromną wojowniczością, hojnością bez miary oraz niezwykłą skromnością. Mistrz Wincenty tak pisał o swoim bohaterze. Ilekroć godność królewska wymagała, aby przyozdobić go regaliami, pomny na pierwotne pochodzenie, wpierw w nędznym odzieniu wstępował na tron, strój królewski wcisnąwszy pod podnóżek. Następnie, ozdobiony królewskimi znakami, siadał na podnóżku z największym uszanowaniem, umieściwszy te najuboższe łachmany na najwyższym wzniesieniu tronu. Leszek III i Popiel. O dwudziestu i jednym bracie. Po leszku wstąpił na tron jego syn. Leszkowi trzeciemu darzyło się niezwykle w polu, gdzie gromił nieprzyjaciół, oraz w domu, gdzie doczekał się z wielu żon, aż dwudziestu jeden synów. O dziwo! Bracia dawali ludowi budujący przykład rodzinnej zgody. I gdy najstarszy z nich, Popiel, wstępował na tron po śmierci ojca, młodsi bracia uczynnie pomagali mu w rządzeniu krajem. Zaś kiedy rychło zmarł, serdecznie zaopiekowali się jego jedynym synem i następcą popielem drugim. Tylko zbytnią miłością ludu popiel pierwszy się nie cieszył, gdyż umacniając swą monarszą władzę, do rady przypuszczał jedynie swych dwudziestu braci. Nie radził się, nawet starszyzny plemiennej, nie mówiąc już o zwoływaniu wieców, na których dawni polanie mogli się dosyta wygadać, jak dzisiejsi Polacy w Sejmie, czego im najbardziej brakowało. Na popielu pierwszym kończą się postacie władców wymyślonych przez kronikarza kadłubka. Ile w tych legendach prawdy? No nic. Zapewne dlatego, choć Jan długoż zrobił wszystko, by owe legendy uporządkować i uprawdopodobnić, z wyjątkiem historii o kraku, smoku wawelskim i wandzie, żadna nie zyskała sobie wielkiej popularności. Jedynym, bardzo drobnym ziarenkiem prawdy może być samo imię legendarnych założycieli państwa Polan, ponieważ Lestek, Leszek, Oznacza liska chytruska i było imieniem u ówczesnych Lechitów bardzo popularnym. Także niepopularność popiela jest prawdopodobna, skoro niektórzy historycy uważają, iż popielidzi zapanowali nad Polanami bynajmniej nie w wyniku wygranej gonitwy, a drogą podboju. Byli więc obcymi. Może połabianami, aż za odry, ale najpewniej wodzami sąsiedniego plemienia Goplan, które to plemię na początku IX wieku miało jakoby podbić polan. Popiel II. Jak myszy zjadły popiela. O ile starego popiela, mimo jego wad i tyrańskich zapędów, jeszcze jakoś dało się znosić, o tyle jego syni następca, też popiel, był całkiem nieznośny. Wcześniej osierocony przez ojca, wychowywał się młody popiel pod opieką stryjów, których miał dwudziestu. Mimo że wychowawców było wielu, a może właśnie dlatego, wychowanek wyrózł na lada co. Imię Popiel lub Pompiel po staropolsku oznaczało bąbla I jak ulał pasowało do księcia, rzeczywiście mającego niejakie braki w urodzie. Wstrętny był, mając brzydkie, a do tego rzadkie i wytarte włosy na głowie. Zaś z opilstwa i obżarstwa, tudzież pychy, brzuch miał rozdęty niby balon. Doprawdy, istny bąbel, żebyż to jeszcze charakter miał lepszy. Ale i to nie. Mistrz Wincenty nie zostawił na nim suchej nitki. Onże pierwszy był do ucieczki, ostatni do walki, a w niebezpieczeństwach największy tchórz. A skoro strach ustąpił, pyszałek. A jako wróg najzuchwalszy, chóry cnót bezustannie zwalczał. Bardzo biegły we władaniu orężem haniebnych czynów. Wszelkich wręcz wysiłków się imał, o których wiedział, że cnocie są przeciwne. Gardzili też nim wszyscy przezywając go chwost albo chwościsko, czyli ogon. Jest to bowiem, jak wiadomo, część ciała ludziom do niczego nieprzydatna. Na domiar złego ożenił się Popiel z Niemką, kobietą równie urodziwą, co niegodziwą. Razem stworzyli zbrodniczy duet. Niecna Popielowa jeła namawiać swego małżonka do wymordowania wszystkich dwudziestu stryjów, Gdyż uroiła sobie, że chcą oni pozbawić dziedzictwa jej synów Popiela i Lecha. Popiel trochę się wzdragał, głównie z powodu wrodzonego lenistwa, a nie z obawy przed tak straszną zbrodnią. W końcu jednak ustąpił naleganiom żony, pod warunkiem, że to ona obmyśli i wykona cały plan. Dopracowawszy szczegóły, księżna kazała Popielowi udać się do łoża i udawać śmiertelnie chorego. Po czym posłała postryjów, by się pożegnali z bratankiem i wspólnie wychylili ostatni puchar wina. – Niech wzniesie się puchar – rzecze król – i niech ja się podniosę, abym wszystkich pozdrowił, abyśmy kolejno złączyli się pożegnalnym pocałunkiem – aby każdy skosztował tego boskiego nektaru, gdy ja nadpiję. Tak przekazał słowa chytrego popiela mistrz Wincenty. Po czym podał opis kielicha. Był to zaś złoty puchar przez zmyślą królową kunsztownie wykonany, w którym nawet mała ilość płynu podchodziła ku górze. I, chociaż kielich zaledwie w czwartej części był napełniony, wydawał się pełny, gdyż płyn zawisał w górze niby para. Tenże płyn, dmuchnięty z ust lub nosa, opadał, jak to się zdarza z wrzątkiem, od mocy ognia, dopóki nie osiądzie na pewnym dnie w pewnej ilości. Popiel, udając, że pije. Zdmuchnął tylko trochę piany, natomiast jego ufni stryjowie upili połyku łyku zatrutego wina i zwijając się w mękach, konali aż do białego rana. Podli mordercy. Nawet nie pozwolili pogrzebać nieszczęśników, tłumacząc ludowi, że w ten sposób każe się skrytobójców. Ale... Lud nie uwierzył, by poczciwi stryjowie księcia knuli przeciw niemu jakiś spisek. I już szykował się do obalenia dobranej pary zbrodniarzy, gdy do akcji weszły myszy, które wylęgły się z ciał pomordowanych stryjów. Mściwe gryzonie zmusiły do ucieczki z gniezna popiela z całą rodziną. Opowiadają też starcy sędziwi, że ów popiel wypędzony z Królestwa tak wielkie cierpiał prześladowanie od myszy, że z tego powodu przewieziony został przez swoje otoczenie na wyspę, gdzie tak długo w drewnianej wieży broniono go przed owymi rozwścieczonymi zwierzętami, które tam przepływały, aż opuszczony przez wszystkich dla zabójczego smrodu. Unoszącego się z mnóstwa pobitych myszy, zginął śmiercią najhaniebniejszą, bo zagryziony przez te potwory. Późniejsi kronikarze dodali, że śmierć spotkała popiela w Kruszwicy, nad jeziorem Gopło, gdzie szukał schronienia w kamiennym stołbie, czyli wieży, która stoi tam do dzisiaj. Zwie się Mysia Wieża i pochodzi z XIV wieku. Opis straszliwego zgonu Popiela zaczerpnięty został z pierwszej polskiej kroniki autorstwa Gala anonima, który jako pierwszy wspomniał o popielu i piaście. Z kolei późniejsza, o ponad 200 lat, kronika wielkopolska opisuje marny los jednego z popielowych potomków. Oto w pradawnych czasach panem na podkrakowskim tyńcu miał być Walgierz Wdały, albo Udały, to jest udany pod każdym względem. Z kraju Franków przywiózł on sobie cudną córkę tamtejszego króla, Helgundę, po czym rozprawił się z rozbrykanym wasalem, podwładnym Wisławem Pięknym z Wiślicy. Godnym synalem niepoczciwego popiela, wtrącony do lochu piękniś, Wisław, pod nieobecność gospodarza, rozkochał w sobie niestałą Helgundę i razem umknęli do Wiślicy. A potem podstępnie pojmali Walgierza i wsadzili go do klatki na pośmiewisko. Ale wydostał się z niej i srodze zemścił, zgładzając oboje wiarołomców. Być może w legendzie tej pobrzmiewają echa walk plemiennych czy rywalizacji popielidów z piastami lub z rodem kraka. Piast. Z chłopa król. Działo się to kilkanaście lat przed opisanymi wcześniej wypadkami. Książę Popiel urządzał wtedy w swym drewnianym zamczysku w gnieźnie wspaniałą ucztę na cześć synów którzy pokończyli siedem lat i pradawnym obyczajem miały się odbyć ich postrzyżyny, czyli uroczyste obcięcie włosów połączone z nadaniem imion. W trakcie uczty do wrót zamku zapukali dwaj wędrowcy, prosząc o gościnę, ale popiel kazał im iść precz z grodu. A żył w owym czasie w podgrodziu ubogi rataj książęcy, czyli inaczej kmieć, smerda, rolnik albo chłop, ubocznie trudniący się także bartnictwem i kołodziejstwem. Wołano nań piast. Był bowiem niski, acz krzepki, zupełnie jak piasta, czyli ta część koła, która obraca się na osi. Oprócz biedy miał piast żonę, Poczciwą niewiastę imieniem rzepicha, lub rzepka. Choć sami prawie nic nie posiadali, szeroko słynęli ze swego miłosierdzia wobec biednych, potrzebujących i osobliwie pielgrzymów. Do tego gościnnego domostwa, szczęśliwym trafem, zawitali dwaj wędrowcy przepędzeni przez popiela. Piast przyjął gości jak najuprzejmiej, choć nie mógł im wiele ofiarować. A oni z wdzięcznością przychylając się do zaprosin ubogiego człowieka i wchodząc do gościnnej chaty, rzekli mu: Cieszcie się, Zaiste, i żeśmy przybyli. A może nasze przybycie przyniesie wam obfitość dobra wszelkiego, a z potomstwa zaszczyt i sławę. A akurat tak się złożyło, że Jedyny synek Piasta i Rzepki też miał być tego dnia postrzygany. Piast zdążył już zaprosić sąsiadów na skromny poczęstunek, lecz nie zawahał się ofiarować wszystkiego pielgrzymom w myśl staropolskiego porzekadła – czym chata bogata, tym rada. Takie więc szczere słowa włożył mu Gal w usta. – Mam ci, aby czułkę dobrze sfermentowanego piwa, które przygotowałem na postrzyżyny jedynego syna, jakiego mam. Lecz – Cóż znaczy taka odrobina? Wypijcie je, jeśli wola. Bez żalu też wystawił na stół pieczone prosie, przez cały rok hodowane z myślą o postrzyżynach. Gdy zatem zeszli się sąsiedzi, w misach i dzbanach prześwitywało dno. Tymczasem przybysze, z których promieniowała nieziemska jasność, Cudownym sposobem jeli mnożyć potrawy i napitek, tak, że piwa w stągwiach nie ubywało, a mięsem z jednego małego prosięcia napełniono dziesięć wielkich cebrów. Widząc taką obfitość dóbr, za zgodą pielgrzymów cudotwórców zaprosił piast do siebie księcia Popiela z całą jego świtą. Zaproszeni zjawili się z ochotą, raz, że na zamku skończyły się zapasy, a dwa, ponieważ, według gala, zaproszony książę wcale nie uważał sobie za ujmę zajść do swego wieśniaka. Jeszcze bowiem księstwo polskie nie było tak wielkie, ani też książę kraju nie wynosił się jeszcze taką pychą i dumą i nie występował tak okazale, otoczony tak licznym orszakiem wasali. Tym bardziej, że podobno mądry piast pełnił także stanowisko piastuna, czyli wychowawcy synów popiela. Nie był więc byle kim. Oszołomiony, mocą okazaną przez świątobliwych pielgrzymów, poprosił ich piast o postrzyżenie swego syna. Oni zaś uczynili to chętnie, nieprzypadkowo nadając mu znaczące imię Ziemowit. Siemowit, czyli panujący rodzinie, siemi, a w szerszym znaczeniu rządzący swym ludem. Podobno pobłogosławili chłopca znakiem krzyża. Imaginacja trzecia. Im dłużej trwała uczta, z tym większym niesmakiem spoglądali dwaj wędrowcy na pozbawionego dobrych manier Popiela i jego dwóch synów bardzo do ojca podobnych wciąż zatem rosła ich sympatia do zacnego piasta i jego wdałego synka ziemowita odciągnęli w końcu piasta na stronę i tak mu rzekli na ucho miły gospodarzu ponoć jesteście piastunem synów owego przebrzydłego popiela prawda li to prawda Wychowuję ich jak umiem najlepiej, ale szczerze rzekłszy, wyniki mojego pedagogicznego trudu są mizerne. Nie ma co się dziwić, wystarczy na nich popatrzeć, powiedzieli dwaj mężowie, krytycznie spoglądając na młodych, Popiela i Lecha. Szkaradni oni po ojcu, głupi mimo waszych piaście starań i tempo im z oczu patrzy. A mimo to, Książętami zostaną i panować będą. A wasz ziemowit, pachole ze wszechmiar udane, chłopem będzie jako i wy? Czy to sprawiedliwe? Nie żal wam? Żal, ale co robić? Wędrowcy uśmiechnęli się tajemniczo, pogładzili swe brody patriarchalne i pierwszy z nich zaczął opowiadać taką historię prawdziwą. Hen na Zachodzie było sobie potężne państwo franków. Jeszcze sto lat temu władali nim królowie z rodu Merowingów. A im dłużej rządzili, tym gorzej, bowiem gnuśni byli i głupi. A najgorszy, ostatni z nich, Hilderyk III, żywcem przypominał waszego popiela. Ten Hilderyk, wtrącił drugi wędrowiec, dla wychowania swych synów trzymał na dworze piastuna imieniem Pepin krótki, bardzo zacnego i podobnego do was, człowieka, piaście. Ów Pepin, wpadł drugiemu w słowo pierwszy pielgrzym, miał synka Karola, bardzo udanego chłopaczka, kropka w kropkę podobnego do waszego ziemowita, a znów Hilderyk miał synów całkiem do niczego. Wy kapani synowie popiela, piaście. Aż strach pomyśleć, co stałoby się z państwem rządzonym przez takich jołopów. Więc Pepin, ciągnął drugi pielgrzym, szczery patriota, w trosce o dobro kraju, w roku pańskim 751 zrzucił stronu Hilderyka. I sam na nim zasiadł, dając początek nowej dynastii, Karolingom. Po nim zaś rządy objął jego syn Karol, który państwo franków doprowadził do niebywałej potęgi. to przecież od jego imienia nazywacie swoich władców królami piaście rozumiecie piaście po co wam opowiadamy tę powiastkę prawdziwą zapytał pierwszy wędrowiec nie bardzo wyznał szczerze zacny i prostolinijny piast no. Różcie swym bystrym rozumem, Piaście, zachęcał drugi wędrowiec. Pomyślcie, Hilderyk był złym władcą, tak jak wasz popiel. Synowie Hilderyka byli równie nieudani jak synowie waszego popiela. Piastunem synów Hilderyka był zacny Pepin, tak jak piastunem synów Popiela jesteście wy Piaście. Pepin miał wdałego syna Karola, a wy Piaście macie. Równie udanego ziemowita. Dla dobra syna i całego ludu, Pepin pozbawił tronu Hilderyka, tak jak. pojmuje, zawołał piast. A że dobrze zrozumiał znaczenie słów pobożnych wędrowców, okazało się niebawem, w sławie owej uczty. Na której za przyczyną obcych przybyszy cudownym sposobem mnożyło się jadło i napitek, i która ugruntowała popularność piasta, i tak już poważanego za swój rozum i dobroć, zawdzięczał on wyniesienie przez Zgromadzenie Ludowe na troń gnieźnieński po wygnaniu i śmierci popiela. Tyle Gal Anonim. Jan Długosz uzupełnia, że koronowano piasta po starosłowiańsku. Najdłużej w ten sposób koronować się będą królowie czescy, odzianego w siermięgę, czyli zwykłą koszulę z białego płótna, oraz w zgrzebnych łapciach złyka. Opuszczając swą ubogą chatkę i przenosząc się do zamku, piast zabrał ze sobą sandały z kory dębowej i kazał je przechowywać w pałacu, aby je widzieli i szanowali jego następcy. I aby wszyscy, którzy osiągną królestwo polskie, pojęli, zrezygnowawszy z pysznienia i wynoszenia się, że ojciec ich rodu z niskiego stanu wstąpił na Wyżyny Królewskie. Powiada też długo, że niebagatelny wpływ na wyborczy sukces piasta miało powtórne pojawienie się dwójki owych tajemniczych przybyszy, którzy. Ponowili swe cuda w obecności wiecujących, czym przypieczętowali zwycięstwo swego faworyta. Pół bajki pół prawdy. Na ogół uważa się, że popieli piast, pierwsi wymienieni przez gala z imienia polscy władcy, są postaciami z pogranicza legendy i rzeczywistości. Niektórzy historycy twierdzą, że naprawdę polanami pierwotnie mogła rządzić dynastia popielidów obalonych następnie przez piasta, który założył własną dynastię. A gdyby do tego dodać, jak chce ten i ów, że imię piast pochodzi nie od piasty, a od piastuna, czyli wychowawcy synów panującego, to moglibyśmy mieć u Polan taką samą sytuację, jaka wydarzyła się wcześniej u Franków, gdzie piastun Pepin obalił króla Hilderyka III i sam zasiadł na tronie, zakładając nową dynastię. Nie ma jednak co do tego pewności. I być nie może, gdyż Polanie nie znali pisma. A gal Anonim, choć bardzo prawdomówny, to jednak żył ponad 200 lat po opisywanych tu wypadkach. Wbrew pozorom za prawdziwością owych legend przemawia pojawienie się w nich dwóch pielgrzymów cudotwórców. Gdyż skądinąd wiadomo, że wspomniani już apostołowie Słowian, święci Cyryl i Metody, Hen w najdalsze strony wysyłali ze Słowem Bożym swych uczniów-misjonarzy. A zawsze po dwóch. Ci, których wysłano by nawracali Lechitów. Nazywali się ponoć Wiznog i Osław. A może święci Cyryl i Metody pofatygowali się do nas osobiście? Przegrani z kraju Wiślan udali się zaszczepić wiarę chrześcijańską polanom. Kto to wie? Inni badacze uważają z kolei, że wszystko, co do tej pory opowiedzieliśmy, odbyło się zupełnie inaczej. Nigdy nie było żadnych wiślan, tylko biali chrobaci, chorwaci, podbici potem przez Morawian, Czechów, a na końcu Polan, którzy wcale nie przyszli z północy, tylko ze wschodu, z okolic dzisiejszego przemyśla i nazywali się lędzianami, leda, pole uprawne, albo stanowili jeden ze szczepów tego dużego plemienia. Być może Popielidzi byli więc dynastią Białochorwacką, panującą zarówno w dzisiejszej Mało, jak i Wielkopolsce. Osłabieni przez Morawian, którzy zajęli Małopolskę z Krakowem, ulegli następnie rozpanoszonym Lędzianom, Polanom, pod wodzą niejakiego Siemowita. Zwłaszcza, że Gniezno ponoć nie jest aż takie stare, jak głoszą legendy, i założył je siemomysł na początku X wieku. I bądź tu mądry. Księga II. Początek. W księdze tej będzie mowa o pierwszych historycznych władcach Polski tych, którzy ją stworzyli, obronili przed wrogami i umocnili. O ich dokonaniach opowie nam przede wszystkim kronikarz Gal. Ale również Jan Długosz, a także dziejopisowie obcy, arabski podróżnik Ibrahim ibn Jakub oraz niemiecki biskup Titmar. Pierwsi Piastowicze: Ziemowit, Leszek, Ziemomysł O synu, wnuku i prawnuku piasta Kołodzieja. Jeśli Piast rzeczywiście był piastunem synów Popiela, to przy okazji zapewne piastował także urząd wojewody, czyli zastępcy władcy i głównodowodzącego w razie potrzeby. A wówczas jego syn Ziemowit wychowywałby się na książęcym dworze razem z młodymi następcami tronu, a że z pewnością przewyższał ich zdolnościami i biegłością w rycerskim rzemiośle, mógł go Popiel postawić na czele swej zbrojnej drużyny. W ten sposób ojciec i syn piastowali znaczące stanowiska w państwie, a na dodatek cieszyli się wśród ludu o wiele większą popularnością od znienawidzonych popielidów. To oni zapewne stanęli na czele buntowników, którzy przegnali popiela. Tam, skąd być może jego przodkowie przybyli do Polan, to znaczy do plemienia Goplan. Dlatego Legenda powiada, że śmierć dopadła popiela daleko od gniezna, w Kruszwicy, nad Gopłem. A potem, jak wiadomo, z woli ludu władcą został piast. Choć, inni uważają, że to ziemowita obwołano księciem, a nie jego ojca. A w ogóle to, opowiedziana tu historia jest tylko jedną z możliwych wersji zaistniałych wówczas wypadków. Ponieważ niestety nie znano u nas wtedy pisma. Dlatego wspomnianych 200 lat później, przez Galla Ziemowita, Leszka i Ziemomysła, traktujemy co prawda jako postacie istniejące naprawdę, czyli historyczne, ale tak, na 90%, a nie na 100%. Kronikarz Gal chwalił Ziemowita, że osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach. Lecz, oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej, zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed nim. Przypuszczalnie to on, przepędzając popiela, niejako z rozpędu za jednym zamachem, uwolnił polan od zależności od goplan, albo innych sąsiadów, podbił ich państwo i przyłączył do swojego po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojców zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł. Jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i godnością. Podobno zaś imię Ziemomysł, siemomysł, oznacza zadumany nad losem rodziny. Siemi, a w szerszym znaczeniu zatroskany o swój lud. Ziemomysł faktycznie potroił i dziedzictwo przodków i własną rodzinę. Dorobił się bowiem aż trzech synów i córki, prawdopodobnie Adelaidy. Ziółko było z tej Adelaidy, że hej! Nazywano ją Białą Knehinią to znaczy w słowiańskim języku, piękna pani używała trunków ponad miarę i ujeżdżała konno jak rycerz. Raz nawet zabiła w przystępie gwałtownego gniewu mężczyznę. Tak z podziwem pisał o niej niemiecki kronikarz Titmar, z którym się jeszcze nieraz zetkniemy. Adelaida zaś wyszedwszy za mąż za węgierskiego księcia Gejze, nawróciła go na chrześcijaństwo a ich syn Stefan został pierwszym królem Węgier i świętym. Wracając do Ziemomysła, to rozciągnął on granice państwa Polan od Odry po Bug, podbijając wszystkie bratnie plemiona lechickie, z wyjątkiem Pomorzan na północy i uzależnionych od Czechów Wiślan na południu. Po nim na tron wstąpił Mieszko I. Budowniczy Polski, postać całkowicie historyczna. Mieszko I około 930-992 Panował od 960. Jak mały Mieszko wzrok odzyskał. Powszechnie wiadomo z baśni, że przy narodzinach dzieci z królewskich rodów asystują dobre wróżki, ofiarujące swym podopiecznym niesłychane dary. A mały mieszko, nie dość, że nic takiego nie dostał, to jeszcze urodził się ślepy. Od samego początku z jego powodu panowało w zamku wielkie zamieszanie. Biedny malec Błąkał się po komnatach, stale się o coś potykając, wpadając ludziom pod nogi. A na dodatek, ponieważ słowianie, przez siedem lat od urodzenia w ogóle chłopców nie strzygli, i mieszko z obu stron wyglądał jednakowo, zapewne zdarzało się, że matka przy karmieniu go nie trafiała łyżką do ust. Podobno dlatego właśnie wołano na chłopca mieszko, co rzekomo oznaczało. Powodujący zamieszanie. Bardzo się tym martwił ziemomysł, gdyż w tamtych nieoświeconych czasach kalectwo uważano za karę boską i rzecz wyjątkowo hańbiącą, a już zwłaszcza w rodzinie książęcej. Aż nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko się odmieniło. O czym tak napisał kronikarz Gal. Gdy zaś dobiegała siódma rocznica jego urodzin, ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komensów i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę. A tylko wśród biesiady skrycie z głębi duszy wzdychał nad ślepotą chłopca, nie tracąc z pamięci swej boleści i wstydu. Kiedy inni radowali się i, wedle zwyczaju, klaskali w dłonie, radość dobiegła szczytu, na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. Lecz ojciec nikomu z donoszących mu o tym nie uwierzył, aż matka, powstawszy od biesiady, poszła do chłopca i położyła kres niepewności ojca, pokazując wszystkim biesiadnikom patrzącego już chłopca. Wtedy na koniec radość stała się powszechna i pełna, gdyż chłopiec rozpoznał tych, których poprzednio nigdy nie widział, i w ten sposób hańbę swej ślepoty zmienił w niepojętą radość. Do dziś nie wiadomo, jaka to choroba spowodowała ślepotę mieszka, i dlaczego ustąpiła tak nagle. Lecz w żadnym razie nie należy z tej historii wyciągać. Pochopnego wniosku, że długo Włosi gorzej widzą. A imię Mieszko najprawdopodobniej nie pochodzi od żadnego zamieszania, tylko oznacza niedźwiedzia, Miśka. Mieszko miał dwóch młodszych braci: Czcibora, albo Ścibora i drugiego, dla którego historia nie była łaskawa i nie zachowała jego imienia. Dlaczego więc, mając dwóch zdrowych synów, Ziemomysł aż tak rozpaczał nad kalectwem Mieszka? Otóż w rodzie Piastów obowiązywało prawo, że na tron po ojcu zawsze wstępował pierworodny syn. Było to bardzo dobre prawo. Znaczy, nie zawsze przestrzegane, gdyż dzięki niemu unikano w kraju zamieszania po śmierci starego władcy. Niego synowie nie musieli się bić. Choć czasami bywało inaczej, między sobą, żeby pokazać, który jest godniejszy korony, jak to bywało w innych krajach. O kłopotach dorosłego mieszka Ziemomysł umarł w mocno podeszłym wieku, a gdy jego ciało, jak kazał pogański obyczaj, spłonęło na wielkim ofiarnym stosie, na tron wstąpił mieszko. Po ojcu odziedziczył mieszko duże państwo i silne wojsko, złożone z trzech tysięcy pancernych na koniach i jeszcze więcej pieszych tarczowników. Powiadali dawni kronikarze, że setka takich doskonale uzbrojonych mieszkowych drużynników znaczyła tyle co dziesięć setek innych wojowników. Całą drużynę trzymał książę w grodzie i co miesiąc płacił im żołd. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on każe mu wypłacać żołd od chwili urodzenia czy będzie płci męskiej, czy żeńskiej. Tak, zanotował podróżnik arabski trochę kupiec, a trochę szpieg kalifa czyli króla z arabskiej wówczas Hiszpanii. Ibrahim ibn Jakub. Który dość dokładnie opisał państwo mieszka, a niewykluczone, że osobiście je odwiedził. Bo któż inny sprzedałby mieszkowi słynnego wielbłąda, którego nasz książę podarował niemieckiemu cesarzowi, wprawiając w osłupienie obecnych przy tym dostojników? Miał mieszko bardzo ambitne plany, chciał podbić mieszkających nad morzem Pomorzan. A zwłaszcza opanować bardzo bogaty port Wolin. Pragnął powstrzymać Czechów atakujących go od południa, a gdyby się dało, przy okazji odebrać im państwo wiślan. Na koniec miał zamiar wyruszyć za odrę i podbić połabian. Bratni lud słowiański, zanim uczynią, to Niemcy, mocno naciskający od zachodu. Ci. Połabianie, a zwłaszcza najpotężniejsi z nich, wieleci, lucice, byli bardzo niebezpieczni. Szczególnie odkąd dowodził nimi, pokłócony z cesarzem, rycerz niemiecki Wichman, i już dwa razy pokonali mieszka, zabijając mu nawet brata, tego nieznanego z imienia. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.